Cześć, ja jestem Anjon i zapraszam Was dzisiaj na otwieranie Soul Stone'ów. Mamy zwiększone szanse na wylosowanie sześciokwiastkowych dusz, a oprócz tego mamy jeszcze Soul Chase Tournament, dzięki czemu możemy jeszcze dostać dodatkowe nagrody, jeśli nam się poszczęści i wylosujemy jakieś fajne dusze. Ja niestety zawaliłem sprawę i odebrałem już wcześniej moje dusze Armanza. Także jestem na pewno ponad 600 punktów w plecy, ale zobaczymy. Może coś się uda wylosować dobrego i zgarnąć przynajmniej tego Wojt Szarda. Moich Soul Stone'ów mam może niezbyt wiele, ale w tym momencie 30 Mortali i 3 Immortale, ale mam do odebrania jeszcze Soul Stone'y z Hydry i zróbmy to teraz. Hydra Normal. Zobaczymy, ile wpadnie. Dwa małe. Jeszcze jeden mały. Mamy też hydra hard. O, tutaj sypnęło mitykami. Zostaną do przerolowania. Dwa małe. Zobaczymy, co dalej. Jeszcze dwa małe. Także prawdopodobnie uzbieram ponad 40. Jak dobrze pójdzie. Jeszcze dwa i ostatnie dwa. Zobaczmy, ile udało się składać. Mamy tak, 43 całkiem nieźle. Jeśli chodzi o to, na czym mi zależy, to moja łyż wygląda tak. Są na niej przede wszystkim czempioni, których używam w PVP. A mam jeszcze jeden cel. Pokażę Wam moje misje na Mariusza. I tutaj mam. Podniesienie awakeningu czempiona do poziomu drugiego. I tak się składa, że aktualnie nie mam kogo podnosić do poziomu drugiego. W związku z tym przydałoby się wylosować jakąś duszę dla czempiona, którego mam. Painkiperów akurat już mam na wyższym mały awakeningu. A Kiry niekoniecznie chcę podnosić, ponieważ wykorzystam ją do fuzji Mikage. Więc szkoda marnować duszy na czempiona, który i tak pójdzie na przemiał. No dobrze. Zobaczmy, co uda nam się wylosować. Mam jeszcze trochę monet, być może użyję ich również, żeby kupić mortale. Mamy jedną legendę: Belatar, nie mam go. Sześciogwiazdkowy rare, którego również nie mam. O, pięknie, mam dwugwiazdkowego Rera, którego mam, więc będę mógł wykonać misję. Jeszcze jedna sześciogwiazdkowa Dusza Gladiator. Tym razem event. Wygląda na to, że działa. A, jeszcze Infernal Baroness na dwóch gwiazdkach, ale chyba ją mam na wyższym Awakeningu. Sprawdźmy kolejną dyszkę. Zaczynamy od rerów. No, ciekawy rer swoją drogą. No, Whisper, ale tylko dwugwiazdkowa. Chyba już dla dwóch Whisper mam wyższe dusze. Ryan ta Elysia. Lecimy dalej, tych punktów nie za wiele jak na razie wpada. No jakby starczyło na wojda. mamy legendę, Altan. Nie mam go, trzy gwiazdki, zawsze trochę punktów. Selinia, ale ją też mam na wyższym awakeningu, Skullcrown. I Drang, też go nie mam. I jeszcze jedna dyszka. Zaczynamy od legendy. Karato, którego nie mam zresztą, obrodziło łyż Ale niskie dusze, Prince Kaimar. Chyba mam wyższą duszę dla niego, ale niestety nie mam Kaimara. I zobaczmy, jak wygląda sytuacja punktowa. Mamy nie za wiele tych punktów. Energia wpadła 382. Myślę, że mogę spróbować jeszcze posprzedawać trochę dusz, wydać trochę monet na kolejne mortale. I zaryzykować, może uda się uskładać na Wojda. Także za chwileczkę do Was wrócę i będziemy kontynuować otwieranie. I już jestem. Mam jeszcze 14 mortali i 3 immortale do otworzenia. I 17 miejsc. Sprawdźmy, co w tej dyszce mortali się kryje. Zaczynamy od Kapitan Temili. Reliquary Tender Archmage Helmut, chyba nie miałem dla niego duszy. To ragi, jakąś duszę miałem, ale chyba nie taką. I zobaczmy te pojedyncze jeszcze. Cztery. Może coś tutaj ciekawego będzie się kryło. Mityczna dusza z pierwszego. Garol jednogwiazdkowy tylko. Zawsze to troszkę punktów. Lecimy dalej. Tym razem RR. Lamelark. O, kolejny długi Także misję bez problemu już wykonam na Mariusza. Temptress. To tym razem, tym razem epic. No, Trombor. OK. Sprawdźmy tylko punkty. Jak to wygląda w turnieju. No i tak, brakuje mi jeszcze do... I to całkiem sporo ponad 200 punktów. To może być trudne, no ale spróbujmy. Spróbujmy w takim razie zobaczmy, co się kryje w immortalach. Pierwszy. Zaczynamy od Epika. O! Oh. <śled> Okej. Okay. Madame Seri. 6 gwiazdek. Yy, Okej. Okay. Bardzo się cieszę, aż boję się otwierać dalej. Wiecie co, ja sobie zostawię w takim wypadku te immortale na później. Nie chcę psuć wrażenia tego, co tutaj się właśnie stanęło i będę działał. Jeśli Wam też się poszczęściło, dajcie znać w komentarzach. A z mojej strony, na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć.